Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już 21 odcinek z Borderlandsa. Przed nagraniem postanowiłem wziąć za tą misję, którą nie wykonałem. Udało mi się, musiałem trochę popatrzeć tymi migałami i oczywiście beczka była gdzieś pomiędzy tym wiatrakiem, zbiornikiem. No i oczywiście byłem ślepy. Dobra. Najważniejsze, że misja wykonana, mam to za sobą. Teraz możemy iść przed siebie od nowej lokacji, trochę takiej spalono, chaotyczno-śmieciowej lokacji. No tak to wygląda z mojej perspektywy i ja tak uważam przynajmniej, że jest zaśmiecone tymi gruzami. Ale no cóż, nie moja wina, że tak jest zanieczyszczone środowisko. No cóż, zresztą to każdy z nas coś tu robi nie tak. Człowieku, rzeczywiście te książki tak ci zabiły głowę, że ty już nawet nie żyjesz. Trzymasz się ręką za głowę, no naprawdę chylę czoła, żeś wytrwał do tego czasu, kiedy skończyłeś ostatnią książkę czytać. Współczuję. Najszczodrysze kondolencje. Dobra, a jakieś, nie wiem, upgrade'y można tu dokonać? Rewolwer, a nie można, czyli są te swojskie upgrade'y. Nic tu nie ma. Tutaj, tu też za bardzo nie znajdziemy co, żeby po prostu zasilić naszą. O, to są już najdroższe. Kupujemy. Tak, za 2 sztuki na próbę. A jakieś, nie wiem, lepsze tarcze? Nie, same gówna macie tutaj, nic więcej. Dobra. Tu już niczego nie potrzebujemy w sumie. Możemy zejść niżej. Warto też tutaj przeszukać tą lokację, bo zawsze się tu kryją jakieś ciekawe rzeczy. Nie powiem, że nic tu nie ma, bo zawsze coś się znajdzie. Zwłaszcza jeszcze w takiej lokacji śmieciowej jak ta. Ohoho, tutaj będziemy bogaci. O, widzicie, nawet już kible są pod mostem. Super. Normalnie na poziomie. Doskoczę, nie doskoczę. Brakuje mi jeszcze 10 cm, żebym mógł sobie tak po prostu wskoczyć. Chyba, że zrobimy to inaczej. Nie wiem, przejdziemy się wszędzie. Dokładnie. Posprawdzamy wszystko. O, można. Można, tylko trzeba chcieć. O kurde. Żeśmy nie doskoczyli. Szkoda. O, tu pewnie kolejna pralka właśnie. Z gównem. Myślałem, że coś tu jeszcze znajdę. Dobra, idziemy tutaj. Bez takich, wiecie, większych głupstw. Wchodzimy do dość takiego nietypowego miejsca. Tu nic nie ma do szukania, bo to w sumie mamy wszystkie na full ammo. O, tutaj jakaś budka. Nie wiem z czym tu. Tutaj pewnie jakaś lodziarnia albo sklep z kebabem. Można tu wejść spokojnie. Szafeczki z hajsami. A, okradamy sklep z hajsu. To oczywiście musi być tradycją tej gry. Okej, what the fuck, co tu pisze? Tu myślałem, że mogę otworzyć te drzwi. O, jakiś typo. Man, I hate this place. A, irokezik. Man, I hate this place. No właśnie widzę, że jakoś za bardzo nie pałasz miłością tego miasta. A, tu można sobie pojazda zaraz pić. Też się cieszę. O, to widzę, że kolejny już tubelec. Co tu jest takiego bardzo interesującego? O, proszę, chyba ta kobitka. Ale ty masz zjebany... O Boże. Nie wiem, muchołówka cię tak potraktowała? Czy co? Czy pies cię tak pogryzł? Czy nie wiem, oparzyłaś się? To bardziej wygląda na takie oparzenie. Ale dobra, nie wiem. Dobra, zamknij się. No dzień dobry, dzień dobry. Dostaliśmy upgrade.
Chwileczkę, ty masz tu dla nas misję poboczną, ale zapewne tu jeszcze znajdę jakieś inne. Fabularną, przepraszam. A tu mogę jeszcze znaleźć jakieś poboczne rzeczy, więc ja sobie tak nie odpuszczam. Zaraz, dostaliśmy coś. No gdzie to jest? Dziwne, dziwne. Dobra, trzeba szukać, wiecie, misji. Okej, dobra. Ja szukam misji pobocznych. Nie zrobię pobocznych, nie idę dalej. Wiecie, poważnie mówię, tu trzeba. Co ty na głowie? Chyba te twoje puszki są mózgownice, bo ty i ten hełm złączony z tym czymś, ja pierdolę. Mieszkałem jakieś downy, no. Gorzej niż ja. O, tu jakiś pewnie gościu. Aha, tylko tyle umiesz mówić? I can help you? Spieprzaj, spieprzaj. Kurde, widzę, że kolejny niedorozwój. Nie no, jak tak dalej będzie, to ja tu nie znajdę dla siebie żadnej dogodnej misji, gdzie znajdę dogodną zapłatę. Uuu, który jakiegoś sławnego gościa, Markusa, tak? Mhm. O, może ten kolo ma dla nas misję. Co? Jesteś bratem bliźniakiem tego, nam tego sprzedawcy? Tylko tyle umiesz powiedzieć? Jezu. Nie, no naprawdę. O, skrzynka pocztowa, nic nie ma. Trochę tu polutujemy. Zapewne wy na YouTubie, oglądając ten film, będziecie troszeczkę mieli gorszą jakby jasność. Ja mam, trochę mi słońce świeci, przez to też mnie troszeczkę jest gorzej, ale nie aż tak bardzo. No cóż, wiosna nachodzi wielkimi krokami. Trzeba się naprawdę przygotować do tej pory. Nie będzie mega ciepło, ale się w końcu jakoś poprawi. Kurczę, ale ja bym chciał jakieś misje poboczne, ale widzę, że jakoś nic ci z tego będą. Ale na mapę możemy popatrzeć. Może na mapie się coś znajdzie dla nas. O, tu coś jest. Trzeba biec właśnie w tą stronę. To znajdziemy te misje poboczne. Najpierw poboczne rzeczy, za co dostajemy level expa i hajs i bronie. To potem. O, o. Wow. Nie wierzę. Aż mi się wierzyć nie chce. Aha, dobra, ale... A, trzeba włączyć te zasilanie, dobra. To jeszcze takie pierdoły mogę zrobić. Wskoczę tam? Ty, jaki parkour! Aż mi się wierzyć nie chce. To jest normalnie przełom dla mnie. Zrobić coś takiego. Dobra, tu trzeba jeszcze. Dobra, to zrobimy taką pierdołę w sumie. To... O, ty kolego, masz nas? A, masz dla nas misję. Shut up, kobieto. Naprawdę, shut up and... No. I ja tu robię teraz poboczną rzecz. 2K checked on. Gdzie to mamy? Aha, 2K Bacha, a my mamy przecież zapieprzeć taki kawał drogi. Chyba sobie żartujecie. Chwileczkę, macie te teleporty? Zamknij się, Patrycja. Zaraz, gdzie to było? Skaggali. Gdzie to jest? New Haven, Tartarus. Kurczę, gdzie to jest? O, Arid Badlands, dobra. To się tepamy tam i po prostu zobaczymy, co u niego. No bo tak trochę, wiecie, zardzewiał ten gościu. Nie wiem, w ogóle życia chyba u niego nie ma. Trzeba sprawdzić. Zobaczymy, co z nim. To nas tutaj wytepało. Zaraz pojazd. Dobra, odwiedzimy drucha naszego. No tak, trochę nas tu też nie było. Może się tu coś pozmieniało, ale raczej wątpię. Raczej wątpię. Ale jakby tu jeszcze były dla nas misje, to byśmy z chęcią wzięli, wykonali. Przecież jeszcze dla nas był exp. Ale nie sądzę, żeby tutaj już były dla nas misje, ale odwiedzimy tu Keja. Bo kiedy myśmy byli u niego?
No właśnie, jebut, ale mu żeśmy... What the fuck? Gdzie on jest? Gdzie ten tukej? O kuźwa. O kuźwa. O kuźwa. Ja pierdol. Co oni mu zrobili? Ja pierdol, Stein. Ja pierdol. Z... Aha. I to tyle z niego zostało. Ciekawe, który to morderca musiał mu zrobić. Kuźwa. Może spenetrujemy jeszcze jego chałupę. Może on tu coś ma, ale raczej nie. Kurde. No niech kolega spoczywa w pokoju. Bardziej przyjaciel bym powiedział. Kurcze. Jakieś nieszczęście musiało... A, proszę, przyszły. Mordercy. Mutanty psychogenne cioty. Tylko tyle umiecie robić. Kurde. Skończeni jesteście. Łoż jak pizgnął. Nie, nie chcę podzielić jego losu. Szczerze mówiąc. Ja pierdol. Masz tu headshota. Na szczęście. Kurde. A więc to o ich sprawka. Chwileczkę, użyjmy tej mega mikstury. Ona chyba dużo leczy. Idzie jeszcze jeden chory psychicznie. Chodź tu, kolego. Zabawimy się. No, 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 chodź. To za mojego tukej bacha, ty kurde. Oślizgły psychopato. Poszło. Zajebiście, no kurde. No. Teraz już jest porządek. Ofiara jego za ofiarę tych brzydali. Kurde. No cóż. Trzeba się z tym pogodzić. Kolegę straciliśmy. No cóż, ale chociaż może te drzwi zamknijmy, żeby wiecie. Jakoś. No dobra. Kurde. No ale aż tak potraktować go, no. To tylko psychopaty tak potrafią. No, zapomniałbym jeszcze tej skrzynki przeszukać. Właśnie, co tu masz? Jakie dzudeńka. Aż bym to wszystko wziął. Nie, no proszę. No bez jaj. Bez jaj, że tak spadamy. Dobra. Zobaczyliśmy, co u niego. Niestety straciliśmy jednego z naszych sojuszników, który odzyskał sztuczną nogę. Tak, bo jeszcze to pamiętam z początkowych odcinków pierwszych, tak, to ja pamiętam to. Kurde. Dobra, trudno, nic na to nie poradzimy. Musi podzielić los innych złych. Tu tylko pojazdy możemy zrespić. To inaczej to zrobimy. Podejdziemy tutaj. A tu nas dawno nie było, szczerze mówiąc. I po prostu... O, yo, klaptrap. No, widzisz? Czekaj. Gdzie jest doktor Z? I nie gadajcie, że go też wykosiło. Aha, dobra. Przy okazji go jeszcze okradnę. Skoro nie ma go w domu, to tym lepiej dla mnie. Ja na tym zyskam tylko. A nie stracę. Okej, okay, dobrze. To teraz do New Haven. Wracamy. Z złymi wieściami. No niestety. Trzeba się z tym pogodzić. Z utratą kumpla. Trudno. Zrobi mu się pogrzeb. Okej. Okay, już jesteśmy na miejscu. Masz tu. A dzięki za Greenit Mouda. Już nic? No barn, right? Actually I was, but all I'm saying is you don't believe people run around talking about magic doors spewing out treasure and the like, alright? Okej, okay, dobra, jeszcze chyba mamy inne misje poboczne, nie? No można iść nawet i tutaj. O, sporo misji tu na nas czeka. No dobra, dlatego właśnie idę po te misje poboczne. Kolego, spokojnie się nie gorączkuj. Pójdę tam, gdzie trzeba i będzie git.
Doskoczę. Doskoczyłem. Pięknie. Niczym, kurczę, ninja przekradający się. A to właśnie chyba już jest jego grób przygotowany. Albo już go pochowali. Dobrze, ja idę. No właśnie, bo już pominąłem pewną część. Widzicie, jak ja to robię. Niemal przeskoczę coś i jeszcze ominę. Oho, dobra. Ciekawy jestem teraz, jak ja wrócę. Jak ja teraz wrócę. Ale jest sposób, proszę bardzo. Doskonale. A jednak nie. Kurczę, żeśmy się załatwili. Tak nie powinno być. Dobra, mamy wejście. Teraz trzeba będzie iść właściwie, nie skacząć po tych budynkach, bo to jest takie trochę głupie. No, dobra. Mamy tu nawet sklep. A, ty nie masz nic dla nas. Uuu, Markus! No, miło cię widzieć. Nic tu nie ma. O, mogę coś jeszcze sprzedać przy okazji. O, to też mi się nie przyda. A na tym zarobię tylko. O kurde, ile mamy hajsu. W ogóle tak sporo. Nawet nie zauważyłem, naprawdę. A tyle się tego nazbierało. Dobra. A, mogę zobaczyć, co ty tam masz takiego pociągającego. No chyba, że same gówna to wiesz. No same dziadostwa. Nic tu dla nas takiego przydatnego nie ma. Wow, coś się stało, nieważne. O, tu są jeszcze misje poboczne. Okej, no to robimy. Proszę bardzo. Okej. No dobra, to idziemy tam. Na mapie sobie jeszcze oblukam. Aha, trzeba będzie opuścić. Gdzie to jest w ogóle ta misja? Arid Badlands. A, czyli znowu trzeba będzie się wrócić tam. Czyli znowu wracamy do pierwszej lokacji. Bardzo fajnie. Przecież się będę mógł trochę potepać. Arid Badlands. Jest, dobra. No to znowu się tam tepamy. No widzicie, trochę się poprzemieszczamy, ale zrobimy przynajmniej te misje poboczne. I będziemy mieli to za nami. W sumie może jeszcze byśmy dali zrobić jeszcze jedną misję. Zobaczymy. Wszystko w swoim czasie. Okej, jesteśmy. Przeszukam sobie te szafeczki, bo tutaj lubi się dużo kasy chować. I nie tylko. Okej, teraz mogę sobie zrespić pojazd. I to jest pewnie gdzieś... Nie, to trzeba jechać dalej. To jedziemy pełnym gazem. Nie wiem, ile jeszcze odcinków będzie z Borderlandsa. W zależności, jak szybko zrobię tę misję. Nie wiem, jaki będzie koniec, bo nie znam dokładnie jeszcze fabuły jedynki, ale już wiem, że mniej więcej polega na tym, że zabijamy bossów, nie wiedząc, z jakiego to nawet... Ej, really? Utknęliśmy? Aha. Fajnie. Fajnie, żeś zablokowała pojazd, Lilith. Naprawdę pozdro. O. Czyli tutaj coś musimy. Proszę bardzo. Odpalamy pochodnie, nie? Czyli przeprowadzamy jakiś rytuał. Czyli teraz będziemy musieli kogoś zabić, nie? No i co się... Co się z nim dzieje? Mafrak killed. No ale tylko gdzie on jest? Jezu, już po mnie. Już po mnie. Oberwało mi się bardzo. Ale nie aż tak bardzo. Chyba, że ze snajpery jeszcze możemy go wykończyć. Ale gdzie to lata? Tam. Tam jest. Kurziwa. Ale tu chyba nie ma sposobu na niego. Kurde, z bazuki nie wyceluje za dobrze, a nawet w ogóle to nie będzie miało
To ptaszycho sobie lata i lata? Nas ma wyjebkę. O, dostało chyba. O kurde. Dobra, przynajmniej tak nas będzie osłaniał. To jest jedyna metoda, jak dla mnie. W ten sposób nas nie zabije jeszcze, kolega, nie. Jeszcze tym bardziej, jak będę kucał, to mam większe szanse. Taka jest teraz moja metoda działania, innej nie widzę. O, dobra, kryje się ptaszysko. Chodź tu. Trzeba nawalać. Ucieka. Wkurza mnie to, że ucieka. Ło. Okej, okay, użyliśmy skilla, żebyśmy mogli uniknąć właśnie tego tragicznego upadku. Ło. Ło kurde. To teraz trochę nasypię tego ognia. Wielkie gówno latające. No, trzeba go kiedyś zabić, inaczej w życiu go nie upoluję. Dobra, gdzie ty jesteś? Jebut, poszło. Dobra, możesz sobie strzelać. Już skończyłeś? Nie, jeszcze. Jeszcze nawala. O kurde. Teraz to chyba Rage'a. U, coś chyba spudłował. Dobra, jest. Dobra. Jeb. Uniknąłem, znowu skill zadziałał. Dobra, możesz w sumie już wyłączyć, żeby mi się bardzo nie wyczerpywało. No chodźże tu. Dobra. Ojdź, 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 ojdź. Dobra. Trochę się kolega powkurza. Może z bazuczki albo... O! No co jeszcze te mniejsze gówna? Won! Won mi stamtąd. O, trafiłem jeszcze nawet. Dobra. Sobie... Dobra, teraz bazuka. Może ona jeszcze zdziała cuda. O, uciekła sobie. Matka raka. No chciałbym go tak raz z bazuki trafić. Ale jest ciężko i wręcz niemożliwie. No patrz, no nie da się. Nawet jak dobrze mi przyceluje, to i tak się nie będzie dało. Dobra, co my się będziemy. O, z tego to jeszcze jakoś trafię. Bo da się, jest to możliwe. Dobra, skończysz strzelanie. Kurczę, nie odpuszcza. Już, już uspokoiłeś Dauna. Teraz chodź tu. Kurde, to tak nawala, że to straszny damage idzie z niego. Już, 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 już. Już, spokój. Spokój. Dobra, będzie ciężko. Wyzwanie jest i to hardkorowe. Dobra. Możesz sobie tak dalej robić. To mi nic nie robi. Mam dach, który mnie ochroni. Chociaż szczerze, ten dach już się powinien dawno zawalić. Jak dla mnie, ale no niestety nie ma tej realistyki. Fajnie, że go jeszcze... Trafiłem trochę. Teraz pewnie te mniejsze ptaszyska się do mnie doczepią. No kurde, ile ja jeszcze będę go tak ubijał. O. Z tego też idzie jakiś damage. Nie powiem, że nie. Ale mógłbym go już z tej bazuki też równie dobrze ubić. O, o, i na przykład teraz. Patrz. No nie da się, właśnie to jest najgorsze. Przeładuj, trzeba będzie wykorzystać. O!
Skąd mamy snajpery? Proszę, no proszę, dobra. Już tu giniesz. Latająca maszkaro. Jeb jak dostał. No, dobra, myślałem, że już nie mam przy sobie jakiejś typowej snajpery, ale jest. Jednak mamy to coś jeszcze, które nam pomoże w jakikolwiek sposób. Dobra, shut up. Shut up, proszę. Dobra. O kurde. Dobra. Dobra, snajpera, nie powiem, że najgorszy, nie jest najgorszy. Koszty. Dobra, skill. Skill musi teraz się przydać, dobra. Przynajmniej zmyliłem jego czujność. Teraz możemy go, wiecie. O, znowu nawala. Przeładowanie. Dobra, snajperka. Od tego 2K. Baha. 2K, bardziej TK. Baha, ale dobra. Kij z tym tam. Różnica niewielka. Idzie to ptaszycho. Zaraz zginie. No okej, okej. Aha, trzeba będzie tak zejść. Jeb, dobra. No chodź tu, chodź tu. Już masz niewiele życia. Wystarczy ci się tylko już porządnie ustrzelić. No patrz. Ostatni strzał. I już po nim. Chodź tu. Chodź tu, kozaku. Kozaku. Jeb. Na wielkie gówno poszło. Co? I to tyle? Oj, dostaliśmy aż dwa levele wyżej, jeżeli chodzi o snajpienie. Dobra, snajperka, przyznaję szczerze. Okej, to może się już tak tepnijmy. A, tu nie ma tepiarki naszej, kurczę. Ale sobie pojazd zrespimy. Dobra, okej. Teraz pojedziemy tam z powrotem, oddamy misję i zakończymy odcinek. Jak coś to powycinam te zgony, żeby to nie wyglądało jakoś tak, wiecie, na tempo. O kurde, wyjedźże. Dobra, stop, stop, stop. Jeb, jakże mi się ubił, nadział w to coś. Dobra, możemy się już tepać w sumie do New Haven. No, ptaszycho, powiem wam, niczego sobie trudne było. Ale właśnie mieliśmy naszą snajperę, której przypadkowo nie zauważyłem, że była założona. I za to tą snajperę zostawiam. Tak, przyda się. Teraz właśnie przy takich misjach jak ta przyda się i to naprawdę niezmiernie. Oddamy misję i skończymy odcinek. Tak będzie najlepiej. Chwileczkę, kupię sobie trochę ammo. Dam upgrade do snajpery. Snajper SDU, proszę bardzo. Nic już nie ma. I teraz mamy ile amunicji do snajpery? 84. Teraz to jest wypas full. Dobra, uzupełnimy sobie jeszcze amunicję. Żeśmy trochę pozużywali, ale w sumie opłacało się. Tutaj już mamy też na fulla. Nie, to było repeater. A my mamy mieć rewolwer. Tu jeszcze ammo do bazuki. O, proszę. No i teraz mamy naszą nową broń, snajperkę. Przyda nam się przy takich już bossach, bardziej bym powiedział, ale przyda się. Aha, to jakieś gówno. Nie będziemy wydawać kasy. Chociaż my już sami troszeczkę przepiliśmy. No tak, niestety. Jakaś lepsza snajpera dla nas, czy fundujecie nam same główienka? Tak będzie najlepiej. No i proszę, już mamy zamiast trzech broni cztery. Oddajemy misję. Dziękuję. O, dostaliśmy. Dobra, zakończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 21 odcinka z Borderlandsa. Jeżeli wam się spodobał,
Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować, co tu się dzieje. O, Jesus. Trzeba ci pomóc. O Jezu, jakie biedactwo. Czekaj, pomożemy ci jeszcze. Jeszcze ci pomożemy, spokojnie. Tobie pomogę, nie ma co. Chwileczkę, tylko jak ja mam to pójść? Chyba na górę, nie? Zaraz, naprawimy dla ciebie. Da się tu wejść na górę? O, patrz, co ty robisz? Aha. O, tu jakaś skrzyneczka. Sorry, miałem się już żegnać, ale widzę, że jeszcze trzeba pomóc biednemu Claptrapowi. O, właśnie, jest. Weź to, dobrze. Teraz pomożemy naszemu Claptrapowi. Tak, nie wiem, no zareagowałem, no wiecie, jakbym mu nie pomógł, to bym złamał artykuł 162 kodeksu karnego, że nie zrobiłbym pierwszej pomocy na takim biedaku człowieku. On nie jest człowiekiem, ale kij z tym, masz tu apteczkę, dzięki wielkie. I ci żyćko uratowałem, stawaj. O, aż skoczył. Do więzienia nie pójdę, a wręcz przeciwnie, powinienem dostać hajs za uratowanie, chociaż nie, no bez przesady. Też takie, takiej hojności nie powinno być, ale... A ty co? Dobra, już spadam, kurczę. Taki agresywny jest. Jakbyś mógł, to byś mi już nawet nic zabił. Dobra, żegnam się z wami. Trzymajcie się, na razie. Yo.